31 tysięcy dni i pielgrzymował do wiernych na 5 kontynentach. Z tego się wzięło mój pomysł w 2005 roku, żebyśmy biegali, mówię żebyśmy, bo nie tylko w waszym wieku, ale i starsi biegali. To jest taka moja firmowa bluza. Biegli. Maluchy biegają 31 metrów, a tacy w waszym wieku to już 5 razy 31 metrów. Dlaczego 5? To już powiedzieliśmy. 5 kontynentów. Wam mówił
czego się wzięło marszowi. Byłem kilka lat temu w Olsztynie, gdzie tam wokół tych górek było wytyczone 5 km, było powiedziane marszowi. Jedni biedni, za pół godziny to zlecie. Ja szedłem z kamerą, z córką i wnuczką i zajęło nam to półtorej godziny. Więc stwierdziłem, że no, nie każdy ma siłę, żeby biegać, ale jeżeli zrobimy marszowie, to ci, co będą chcieli biegnąć, to pobiegną, a ludzie dojrzali albo nie w pełni sprawni sobie spacerkiem pójdą spod Jasnej Góry, dojdą pod pomnik Jana Pawła II na placu Daszyńskiego, tam mogą zapalić znicz albo złożyć kwiatki i po powrocie dzieci dostaną jakieś pamiątki czy koszulki czy coś. W roku 2009 w miejscowości Dobrodzień, tam gdzie jest fabryka mebli Klew, często reklamowana w telewizji, biegacze, jak dowiedzieli się o tym w moim pomyśle, zrobili sztafetę 5 razy 6 i 2 km, co razem dawało 31 km. Czyli w pewnym sensie dystans 31 km już wyszedł. Jeżeli będziemy liczyć od wału miasta Polskich do pomnika i z powrotem, to to jest około 4 km. 4 razy 8 okrążeń wyjdzie nam około 31 km. Więc ci, co będą chcieli biegać, to w ciągu 2 godzin to przebiegną, a my spacerkiem akurat sobie przejdziemy. Żeby taki zorganizować taką imprezę, no muszą być organizatorzy. Tak jak kilka lat temu poszedłem do Urzędu Miejskiego, to mi powiedziano, że samo opracowanie tras obejść. Słyszeliście, jaka impreza była w niedzielę w Alejach? No więc w Alejach w niedzielę, tu przy parku były różne samochody się ścigały. Wszyscy przyoczyli, że znowu Aleje na mnie. No ale są inne wielkie miasta, które też zamykają ulice i robią poważne imprezy. To od kilku lat w Częstochowie i w wielu miastach jest tak zwany budżet obywatelski, gdzie dorośli oraz młodzież powyżej 13 lat może głosować. Co i zgłaszać projekt, co zrobić, na przykład zgłaszają się naprawić chodnik albo tam zrobić plan zabaw i na to
No nie wiem, co mam jeszcze mówić. Po prostu, no, żeby rozpropagować to najważniejsze, żeby zagłosować, tak? Po prostu chodzi o to, że żeby zagłosować. Bo musi to przejść, po prostu, musi ten projekt przejść, tak? No, znaczy, jeżeli zdobędziemy punkty, no, to wtedy ktoś dostanie. Za to! Na końcu wyskakuje tak podsumowanie.
głosowanie i pokazują wam, na co głosowaliście, żeby nacisnąć wyślij wynik. Bo jak się nie naciśnie, no to nie wyjdzie. No to tak mam zaraz. Osobno jest 10 punktów na ogólnomiejskich i osobno 10 na dzielnicowe. Tak, no, na dzielnicowe może się wiedzieć, ale to postarajcie się wyjść. A kiedy będzie, powiem, że będzie środek dla mnie, mogę być nieróż, już nie. Ale to muszą się przebrać? Nie. No, więc jak będzie gimnastyka, albo z odsetkiem, czy to złamane. To tyle. Dziękuję wam bardzo i zapraszam na stronę. Tam jest bardzo